Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do 146 Q&A już. I teraz takie trzy rzeczy informacyjne, zanim przejdziemy sobie do pytań. Aha, w ogóle sprawdziłem nic. Znaczy dwa jakieś linki wpadły do spamu, ale to tyle. No dobra, trzy rzeczy informacyjne. Po pierwsze, przypominam o konkursie. Będzie on podpięty tutaj, więc zapraszam do wzięcia udziału. Bardzo prosto, można zgarnąć pokrowiec i fol i szkło właściwie na swój telefon, jeżeli on jest do 6 cali, więc polecam naprawdę. Tym bardziej, że widzieliście już te filmy z tymi pokrowcami Inkabi, więc jest szansa. Tych zgłoszeń nie ma jakoś mega dużo, więc jest naprawdę sporo szans, więc zapraszam. Druga rzecz jest taka, że w tym tygodniu nie było live'a, bo było PGA i niestety nie wyrobiłem się. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj obrobić filmy z PGA i to właściwie tyle związane z live'em. Trzecia rzecz, myślę, że równie istotna, na fejsie, czyli na fanpage'u pojawiło się wydarzenie przyszłą sobotę między 15 a 17. Zapraszam, będę w Brand Store Poznań. Mam nadzieję, że dojdzie więcej, bo na razie jest tylko jeden Gear S, dwójka do oglądania, ale mam nadzieję, że już będzie więcej, żeby można było sobie poglądać to. No i możemy się spotkać, przybić piątkę, pogadać. Możemy sobie porozmawiać na temat tych zegarków. Może będą jakieś promocje, jakieś zniżki, więc jeżeli planujecie zakup jakiegoś tabletu, to tak tylko powiem, to mam nadzieję, że będzie tutaj coś dla was, więc zapraszam serdecznie. Okej, przejdźmy do pytania, tylko sobie łyknę kawy. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Dzięki bardzo. Już jest lepiej. Jeszcze kaszel jest, katar trochę też, ale już dużo, dużo lepiej jest. Co sądzisz o Samsungu Galaxy S4 LTE? Lepiej kupić tą wersję czy zwykłego S4? Znaczy, większe wsparcie na pewno będzie miał ten zwykły, ale ten 06 jest mocniejszy, więc po prostu no na pewno by działał szybciej troszkę. Ale tak jak wspomniałem, no lepsze wsparcie na pewno deweloperskie, jeżeli myślisz o jakichś alternatywnych softach, no bo nie wiadomo, czy no tutaj coś więcej niż 5.0 się pojawi, no to po prostu stawiałbym tutaj, znaczy pod tym względem, jeżeli jesteś jakąś taką osobą, która lubi modować, no czy tam wgrywać sobie oprogramowanie, to piątka na końcu będzie troszkę lepsza. Czy będziesz testował coś z BlackBerry? Bardzo bym chciał, tylko że kurczę, ciężko generalnie się z nimi skontaktować i to jest największy problem. To jest największy problem, żeby coś wyrwać do testów, ale spróbuję oczywiście, nie ma problemu, mam nadzieję, że mi się uda coś tam z nimi zagadać. 930 czy A5? To jest ciekawe zestawienie. Znaczy, ja ze względu, że jednak wolę Androida, bo daje on o wiele większe możliwości użytkownikowi modyfikacji. Aparat w A5 jest całkiem niezły. No mamy sporo więcej możliwości. Z wyglądu na pewno A5 też jest ładniejsza. Znaczy, poszedłbym bardziej w A5, chociaż 930 to dobry telefon. Naprawdę. Ale wziąłbym A5 mimo wszystko. Szybkiego powrotu do zdrowia życzę. Wiesz, parę góralskich herbatek i zdrów. Tak, staram się. Może bez tych góralskich. jakieś zjebane leki. Może bez tych herbatek, ale staram się właśnie jakimiś lekami zwykłymi w miarę podkurować. Jest dużo lepiej. Dzięki bardzo za miłe słowa. Nokia 930. A, to chyba ten sam kolega tutaj pisze. Czy Desire Eye? O, tego to ja bym wybrał chyba Desire Eye, bo naprawdę bardzo, bardzo dobrze wspominam to urządzenie. Ja wiem, oglądałem te Note 5, a ja jakoś w to nie wierzę. No nie wiem dlaczego, kurczę. Nie wiem, jakoś specjalnie w to nie wierzę. Po prostu mam obawy co do tego. No, tu już to ogłoszenie nawet. Ale widziałem to ogłoszenie z tym Note 5. Nie wiem, ja jakoś specjalnie bym się tutaj nie szykował tak na to, żeby kupować takiego Note 5, bo kurczę, raz, że to nie jest polska dystrybucja. Jeżeli to jest europejska, to spoko jeszcze, bo gwarancja jak najbardziej, ale jak ze Stanów, no to tutaj może być różnie. Czy będzie S6 Plus?
A, chodzi pewno o iPhone'a. No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Na pewno będzie S. Dobra. Czekaj. Bo tu chodzi, jeżeli chodzi ci o S6 Edge Plus, czego tutaj zabrakło, to już dawno był na kanale i to wielokrotnie. Recenzja, porównania, wszystko jest. Druga sprawa, jeżeli chodzi ci o iPhone'a 6S Plus, to myślę, że się pojawi jakoś niedługo. Witam, myślę nad zakupem Microsoft Lumia 640XL LTE i nie wiem, czy warto kupować, bo operator mi oferuje, nie wiem, czy warto. Jest recenzja XL-ki. To naprawdę, jeżeli chodzi o taki lumiowy telefon, to wygląda naprawdę bardzo fajnie. To znaczy, i ten plastik jest tam w miarę okej, on przy tym czarnym był taki matowy. To się specjalnie nie powinno rysować. Jeżeli on jest takiej grubości jeszcze jak 640 zwykła, no to rzeczywiście to urządzenie jest jakieś sensowne. Problem jest taki, że nie wiem, jak tam z tą aktualizacją do Windowsa 10 w tym przypadku. To raz. Po drugie, no jeżeli jest jakaś alternatywa w postaci Androida, to wybrałbym za każdym razem mimo wszystko Androida. Bo, no kurczę, na tej Lumi to tak za dużo nie możemy zrobić. Znaczy, no ja wiem, że są fanatycy tego systemu, ale ja jakoś ciągle się przekonać nie mogę. Część rzeczy po prostu tam nie działa, które ja potrzebuję, tak? Hangouty. Gdzie są hangouty? Halo. Ja bez hangoutów nie żyję, więc to jest niestety spory, moim zdaniem, minus. M4 dostanie 6.0. Sporo dostanie Sony ten 6.0, więc no Sony tam radzi sobie w aktualizacji, więc jest okej. Okay. Tym bardziej zapraszam teraz, Z5 Compact wpadła, więc... Czy karta do microSD do Galaxy J5 ma znaczenie? Chodzi mi o firmę karty. Znaczy nie ma znaczenia, ale warto pomyśleć o szybkiej karcie, tak? Czyli minimum 10 klasa, żeby to jakoś chodziło. Głównie chodzi o to, że jeżeli ustawisz sobie na przykład, żeby zdjęcia zapisywały się na telefonie bezpośrednio, a nie na pamięci telefonu, czyli od razu, żeby były zapisywane na microSD, no to warto, żeby ta karta była jakoś w miarę szybka. Po drugie, jak później wchodzisz, przeglądasz te zdjęcia, żeby nie mieć tych czarnych pól takich, czy szarych, że tam się coś cały czas doczytuje, no to warto pomyśleć o tym, żeby po prostu to się po prostu lepiej troszkę, no, szybciej przewijało i wtedy będzie na pewno lepiej. Okej. W moim S6 zasięg nigdy nie przekracza 2 kresek. Czy to w domu, czy w centrum Krakowa? Co zrobić? Czy to podlega gwarancji? Dodam, że mam Play'a, a tam mają zasięg 4 sieci. A wiesz, no tutaj jakby operatorem bym się nie sugerował. Spróbuj się przełączyć na wszystkich 4 różnych operatorów. O Play'u tak można, z tego co pamiętam. I zobacz, po prostu nie jesteś na przykład cały czas w Play'u, tak? I po prostu w tych miejscach Play ma słaby zasięg. Bo... Jeżeli masz 2 kreski czy 3, to jeszcze jest w miarę okej, okay, no bo to jest do zrozumienia, powiedzmy, w budynku czy gdzieś. Gorzej tak jak ja na przykład, że jak mój telefon leży, o, na przykład, nie wiem, czy to jesteście w stanie teraz zauważyć. Mój telefon teraz, ja nie mam zasięgu w ogóle. Teraz 3 kreski wskoczyły, przed chwilą w ogóle nie było. Więc to jest kwestia taka, że u mnie chyba padła puta gówna, tak mi się wydaje. Ale jeżeli chodzi o zasięg, no to sprawdził wszystkich operatorów, no i dopiero wtedy się martwił, że tak powiem, serwisem. Mam pytanie, rok temu wpadłem do wody z moim telefonem i od tego czasu nic nie robiłem. Co by się stało, gdybym teraz próbował go naładować? Spróbuj go najpierw włączyć, jak on rok temu wpadł i teraz przez rok leżał, to go spróbuj teraz włączyć, on powinien... Znaczy, bateria na pewno opadła, ale spróbuj go włączyć. Jeżeli on się włączy, to znaczy, że okej. I spokojnie to powinien działać, ale jeżeli się nie włączy, no to spróbuj go najpierw podładować troszkę i dopiero go później włączyć. Więc mam nadzieję... po roku już powinno być spokojnie okej. Co możesz powiedzieć o Galaxy Mega 2? Przepraszam, ziewnęło mi się, przepraszam. Jest wcześniej rano. Może nie wcześniej, ale dla mnie wcześniej. Co możesz powiedzieć o Galaxy Mega 2? Wiesz co, no nie miałem. Nie miałem i ciężko mi tutaj coś więcej powiedzieć, to raz. Po drugie... Jak nie miałem urządzenia, to nawet nie powiem, czy mi się fajnie z nim korzystało go, czy nie, więc tu ciężko powiedzieć. G4 czy Note 4? To wszystko zależy od tego. Jeżeli zależy ci naprawdę na najlepszym aparacie na rynku, no to G4 na pewno będzie miał lepszy aparat tutaj. Może nieznacznie, bo to są...
Note 4 ma ciut gorszy od S6, a S6 z G4 mają naprawdę bardzo porównywalne, więc mimo wszystko G4 może mieć trochę lepszy aparat. No i tak, wszystko zależy, no bo na przykład Note 4 ma dużo większy ekran, ma rysik i kilka innych tam rzeczy, których na przykład nie ma LG G4, jak skaner odcisków palców i takie tam pierdoły. Ale wszystko zależy od tego, co... Znaczy, jakbym miał wybierać między tymi dwoma telefonami, to zastanawiam się po pierwsze nad wielkością, bo to jest istotne, a druga rzecz nad tym, który mi się bardziej podoba, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny i o nakładkę, i wtedy bym wybrał. Kiedy Galaxy S6 dostanie Androida 6.0? Tego nie wiem. Gdzieś tam słyszałem, że prace trwają, tak bym powiedział. Od czego zacząć uczyć emeryta obsługi smartfona Samsunga? Jaki smartfon Samsunga jest dla niego najlepszy, najłatwiejszy z rodziny Galaxy? Wiesz co? Powiem ci tak, no spróbuj może, najlepiej to po prostu go uczyć na tym trybie ułatwienia, tak? Mamy przecież każdy, właściwie nie wiem czy te najsłabsze tam kory, ale chyba też miały. Każdy telefon Samsunga ma ten tryb ułatwienia, czyli ten taki tryb prosty to się nazywa. I tam są dosłownie 4 przyciski, 3 pulpity, i na jednym pulpicie są kontakty, na drugim pulpicie są wiadomości, zadzwoń, coś tam. Na trzecim pulpicie są jakieś aplikacje, które można ustawić, których będzie korzystała ta osoba. To jest świetne rozwiązanie dla takich osób. I uważam, że wielu producentów to ma. I to jest jak najbardziej ok. I w Samsungu rzeczywiście są duże te ikony. Tam nie ma żadnego problemu. Więc polecam właściwie każdy telefon, który tutaj jakby będzie pasował i spełnia ten wymóg, czyli ma ten tryb. Myślę, że większość go ma, nie pamiętam dokładnie co do modelu, ale mimo wszystko myślę, że te, które wymieniłeś, raczej mają. Kiedy S5 lub S6 dostanie Androida 6.0? No, tego nie wiem, tak jak wspomniałem. Drogi Robercie, mam dylemat, nie wiem czy mam wybrać G4 czy Note 3. Nie wiem, tu nie ma co porównywać, G4 oczywiście. Między G4 a Note 3 to jest przepaść. Przyjacielu i G4 bym wybrał od razu. O ile więcej kosztuje S6 64 GB niż 32, gdzie można kupić wersję 64, bo w sklepach na przykład MediaMarkt można kupić 64, ale Edge. Dobra, i teraz tak, tu nie wiem, tu się kłania jakieś sensowne podejście do pytania, bo o ile więcej kosztuje S6, już chciałem tutaj tak. Znaczy, powiem tak, jeżeli ja bym wybierał, to bym wybrał S6 64 zamiast na przykład jakiegoś Edge'a, do którego muszę dopłacić. Ale jeżeli weźmiesz 32 GB, no powiedzmy w 80% to 32 ci wystarczy, tak? No to bez przesady. Jeżeli nie instalujesz tam 15 gier i nie masz 1000 zdjęć, no to powinno to wystarczyć. Gdzie można kupić wersję 64, bo w sklepach MediaMarkt. Ale Edge. No wiesz co, na pewno w Brand Store możesz kupić. Zobacz sobie w sieci. Na pewno na Samsung.pl możesz zobaczyć, czy są te urządzenia dostępne. Więc sporo jest miejsc. Czy wyjdzie jeszcze jakaś odmiana S6 lub czy będzie już S7? Myślę, że jeszcze wyjdą jakieś takie dziwne jakieś pochodne S6-ki. Nie zdziwiłbym się. Tym bardziej, że brakuje tego S6 Mini. To jest wielki błąd. Ja bym na przykład chciał zobaczyć S6 Mini, bo mały telefon, który będzie nawet o gorszej specyfikacji, ale będzie miał wygląd S6, no to moim zdaniem to by zrobiło furorę. Jeżeli on byłby odpowiednio tańszy, to jest naprawdę ciekawy pomysł na ciekawe urządzenie. Czy zrobisz recenzję S5 po 19 miesiącach używania? Generalnie wiesz, nie wiem czy to jest sens, bo tam się za dużo nic nie zmieniło i korzysta z niego narzeczona, cały czas działa. Może jak będę zmieniał ja telefon i zostawię jej Note 4, to wtedy coś jeszcze nakręcę, tak myślę. Dlaczego kultowy Galaxy S3 nie dostał KitKata? Bo 1 GB RAMu to za mało, a świetny J1, który ma 512, ma Androida 4.4. Znaczy wiesz, no tutaj ciężko tak porównać, bo tu porównujesz telefon sprzed 3 lat, który się pojawił, do
nawet słabego, bardzo słabego urządzenia, które po prostu wyszło w takim czasie, że głupio by było je wypuścić na czymś wcześniej niż KitKat, niż 4.4. I teraz zobacz sobie na recenzję J1, jeżeli nie oglądałeś. I zobacz sobie, jak ten telefon działa. To dlatego po prostu on nie powinien mieć aktualizacji. To są takie rzeczy, że to urządzenie nie daje rady tam. I to jest jakby sprawa oczywista tutaj. Więc no to jedynka, J1 to jest w ogóle ogólnie nieporozumienie. LG G4 w promocji za 1500 zł. Gdzie takie cudo? Ostatnio było promocje w euro, a cena spadła do 1900. No był szczał, było 35 sztuk i się rozeszły w 2 godziny, więc no warto przeglądać też na pewno strony, tak, tych. Ale jeżeli coś się ciekawego pojawia jak komputronika, to na pewno u mnie się pojawia i na Twitterze, i na fanpage'u, więc jeżeli ktoś tam nie patrzył, to no wrzuciłem link, były jeszcze wtedy ceny. Jak ja wrzuciłem link, to chyba zeszły 4 sztuki, później się, nie wiem, w ciągu 2 godzin po prostu zeszło wszystko. Tak. Jaki teraz Android S6, co się dzieje po aktualizacji ostatniej, aktualnej? Wiesz co, no to ja tam S6 teraz nie mam od dawna już, a ostatnia aktualizacja, która była, no to zmieniała te ikony wszystkie, ale to działało jak najbardziej ok, więc tutaj bym się... Znaczy nic się nie zmieniło w sensie takim, żeby coś tam jeszcze więcej doszło, tej aktualizacji, którą ja widziałem. Czy zrobisz kiedyś crash test jakiegoś telefonu po recenzji? Znaczy tego, co zostaje do recenzji, to nie. No, jakiś tam używany, taki stary, niedziałający, to mogę rozwalić. Ale mimo wszystko... No na pewno testowego, który mam, to nie zrobił. No. Bądźmy odpowiedzialni. Obserwujesz innych recenzentów? Masz z nimi kontakt? Część tak, część nie, więc... Tak pół na pół. Zresztą obiecałem wam ten film, kogo ja obserwuję do oglądania na YouTube, więc myślę, że to też się niedługo pojawi. Czy opłaca się kupować S6 flat, budżet do 2400, czy poczekać i kupić S6 Edge Plus, aż stanieje? No, on tak szybko aż nie stanieje, na pewno do tego poziomu 2400, to na 100%. Bo tutaj ciężko, żeby miało coś stanieć, bo to jest tak jak z S6 Edge'em. Że S6 Edge stanie do 3000 po pół roku od wejścia na rynek, więc biorąc pod uwagę, że S6 Edge Plus też niedawno wszedł, powiedzmy stosunkowo, to musisz się uzbroić gdzieś tam do marca w cierpliwość, zanim osiągnie cenę 3000, a to też nie będzie dla ciebie zadowalająca cena, podejrzewam, więc raczej bym się skupił tutaj na S6 flacie, tym bardziej, że mi się wydaje, że taki flat jest też jak najbardziej ok. Czy byś wybrał iPhone'a 6S, czy Samsunga Galaxy S6, czy Sony Xperia Z5? Wybrałbym S6 ze względu na pewno... Znaczy, nie miałem jeszcze 6S'a, więc nie wiem, na ile on jest fajniejszy. Bawiłem się nim, okej, bawiłem się 3D Touch. Świetna zabawa, naprawdę mega polecam, żeby sobie chociaż się pobawić, bo to widzę, że to ma sens. Tylko, czy to jest coś takiego... Zresztą to o tym też będzie osobno film, ale czy to się tak będzie, że ty będę się bawił takim rysikiem na samym początku, a później przestanę, to nie wiem. Z tych, które podałeś, wybrałbym S6. Dlaczego? Na pewno, bo ma najlepszy aparat z całego zestawienia. Może najgorzej trzyma na baterii z całego zestawienia i to raczej, ale wygląda też najfajniej z całego zestawienia dla mnie. No i ten aparat. Dla mnie to są dwie chyba najważniejsze rzeczy. Chociaż bateria też bym chciał, żeby była całkiem nieźle. Czy przystanek Samsung jest tylko latem, raz w roku? Z tego co wiem, to tak, ale słyszałem gdzieś kiedyś o jakiejś edycji grudniowej, więc... Tylko, że no, oczywiście w innym wydaniu troszkę, ale tutaj nie mam jakby informacji. Jeżeli coś będę wiedział, to dam znać. Podobno jesteś oparty o Samsunga. Pozdrawiam. Oparty o Samsunga. Ciekawe, to ciekawe. A więc cześć. Chcę, żebyś pomógł mi w wyborze telefonu. Mam do wydania około 1300 zł. Ekran najpierw powyżej 5 cali, Snap. Bardzo dobry aparat. Będzie służył do SMS, rozmowy, interfejsu. A tutaj z przykrością muszę stwierdzić, że musi być lepszy od S5. Zanążam maksymalnie podniesie do 1500 zł, ale to tylko w ostateczności. Wiesz co? Z tych
zarabiam się od tej firmy. Wybrać Sony i Samsung, tylko że Samsung musi być naprawdę dobry, bo pomimo ostatnim telefonem od... Znaczy, no wiesz, no dajesz dziwne tutaj wymogi, bo musi być lepszy od S5, lepszy od S5 jest S6, którego nie kupisz za 1500 zł, no więc wiesz, tutaj ciężko tutaj powiedzieć. Możesz jeszcze spróbować A7, to jest jakieś rozwiązanie. Jeżeli chodzi o Sony, no to nie pakował mi się w Sony nic, albo Z3, albo nic więcej. W sensie, na pewno nie Z3 Plus, czy coś takiego. Ja bym natomiast polecił poszukać po prostu tej dobrej promocji, bo ostatnio za 1500 zł był LG G4, no kurczę, to jest fajny telefon. Więc bym się czaił coś na coś takiego. Jeżeli ma być lepszy od S5, to naprawdę albo A7, bo to jest taki podobny, powiedzmy, model, tylko lepiej wykonany. I następny to jest S6, no Note 4 ewentualnie, ale to może być trochę duży, więc no masz troszkę za duże wymagania co do jakby ceny, którą byś chciał tutaj przepchnąć, więc to może być po prostu ciężkie, kolego. Niestety. Więc, no tutaj A7 jedyna to jest taka chyba A7, która gdzieś tam w tych 1500 zł też się powinna zmieścić. Jakie jest twoje ulubione urządzenie firmy Samsung? Myślę, że telefony mimo wszystko. Kolega ma mojej siostry znów zgłosił się do mnie, bym polecił mu telefon, a miał do wyboru P8 Lite, M4 Aqua, Galaxy A3. Ja mu poleciłem P8 Lite, ale po namyśle wybrał A3, wiesz, metalowa obudowa. Aluminiowa, dokładnie rzecz ujmując. To znaczy, no na pewno też bym go polecił mu w takiej kolejności. Albo P8 Lite, albo Galaxy A3, chociaż to chyba bardziej by na, ze wskazaniem na P8 Lite. No i na samym końcu M4 Aqua, niestety tamten model niezbyt udany. Cześć Robert, mam pytanie. Jak w Galaxy S5 odblokować treść nadawcę oraz treść wiadomości SMS na ekranie blokady? Poprzednio miałem Galaxy S4 i po aktualizacji do Lollipopa udało mi się odblokować, a w S5 jakoś nie umiem. Wiesz co, to musisz wejść i teraz tak, albo są dwie opcje, albo to jest w ekranie, czyli w wyświetlaczu i tam jest treści, chociaż chyba nie, tam będzie w ekranie blokady bardziej. W ekranie blokady jest pokazuj treści, to się tak dokładnie nazywa. Więc i robisz wtedy wszystkie, albo blokuj, albo nie blokuj, prosta sprawa. Okej, to jest chyba odpowiedź do kogoś obok. Robert, jak instalować ściągane z... Google Play aplikacje na karcie pamięci w Galaxy S5, a nie na pamięci urządzenia? Możesz je zainstalować na telefonie, możesz przenieść część rzeczy. Wchodzisz w menu aplikacji, w menadżer aplikacji i tam w drugiej zakładce masz na kartę pamięci i zaznaczasz co chcesz i przenosisz, ale to i tak tylko część możesz, więc pamiętaj o tym. Ile czasu wytrzymuje Samsung Galaxy S6 na ekranie, a ile S6 Edge Plus? Dziś przeczytałem, że wytrzymuje do 8 godzin na ekranie. Tak, chyba na benchmarku, jak oni pokazują, że oglądasz film, ile w kółko możesz oglądać, to się nie zdarza właściwie w normalnych testach. Dobra, S6 tak 3 godziny 40. To takie jest optimum, bym powiedział. A S6 Edge Plus to tak 4,5 godziny do 5 maksymalnie, ale tak 4,5 bliżej, więc godzinkę dłużej na pewno trzyma na ekranie S6 Edge Plus. Ile S6 będzie kosztować w grudniu? Ciężko podobnieć. Dobra, tu tego kolegę usunę, bo on mnie zdenerwował już ostatnio. Nie wiem, czy 1800 zajdzie, chyba że jakaś promocja, więc generalnie chyba że coś takiego. HTC One M8 i One E8, głównie chodzi mi o aparat. Tutaj... ja nie miałem tego M8, nie miałem E8, no ale kolega... Ja znam te 4 megapiksele, te hiper, ultra, giga, hiper piksele, które się do niczego nie nadają. Tak jak kolega zresztą pisze, bo te zdjęcia są słabe po prostu i jakościowo. Więc możliwe, że E8 ma lepszy aparat faktycznie. Nie miałem E8, ciężko mi powiedzieć, przyznaję się, bez bicia. Czy u ciebie też w Xperia Z5 górny głośnik gra głośniej niż dolny? No właśnie nie, mówiłem o tym w recenzji, że wydaje mi się, że są w miarę równe. To bym się do niczego nie przyczepił, szczerze powiedziawszy. Więc wydaje mi się, że okej w obu przypadkach. Robercie, bardzo proszę o koło ratunkowe. Będę kupować nowy telefon, ale nie wiem, który z nich ma lepsze aparat. Ogólnie bardziej oposa.
Nam do honoru Z1, Honor 6 Plus. Chciałbym jeszcze prosić o opinię. No czy dobra, tu nie ma co tego. Honor 6 Plus na pewno robi lepsze zdjęcia od Z1. A może lepsze będzie LG G3? Może będzie mniej lagować. No może. Tego ja nie wiem, nie miałem tej wersji, ale Honor 6 Plus, jego miałem. Bardzo fajne fotki robi. Ja byłem mega zadowolony. Dwa aparaty, właściwie trzy aparaty 8-megapikselowe. Dwa 8-megapikselowe z tyłu. Z1 z tego, co kojarzę, to było poniżej Z3, a Z3 nie robiła świetnych zdjęć, więc niestety. Mam do ciebie na pytanie, naprawdę. A więc, jakieś 2 miesiące temu kupiłem iPada od znajomego. Znajomego. Bardzo lekki, daleki znajomy. Chyba zapłaciłem za nowego 500 zł i cena to około 1800. Okazało się, że jest to wersja, cytuję, iPad mini Wi-Fi 16 GB Space Gray Demo. A, właśnie, chodzi o demo. Nazwy tym chodzi, że iPad w jednym słowem nadaje się do niczego. Nie można pobrać nic App Store, nie ma funkcji nawet, nie da się zmienić układu ikon na pulpicie. I gdy go wygaszę przez 30 sekund, to pojawia się wygaszać z jakimiś reklamami informujące o modelu. I powiedz mi, co powinienem zrobić, jeśli możliwość zrobienia z niego normalnego urządzenia. Bo jak na razie od 2 miesięcy jest pod łatką pod myszkę. Mam nadzieję, że pomożesz mi w jakiś sposób. Jeśli nie, to powiedz mi, czy mógłbym go sprzedać. Jeśli tak, to co powinienem napisać w ogłoszeniu, na przykład na Allegro. No na pewno... Na pewno byś musiał napisać, czy chcesz sprzedać no uczciwie, że to jest demówka, tak? I sprzedać ją ewentualnie gdzieś tam do sklepu. Czy tam, no może do jakiegoś komisu, może jakiś komis będzie chciał coś takiego kupić. No i stara się tak, żebyś za dużo nie stracił. Podejrzewam, że nie da się z niego zrobić normalnej wersji. Podejrzewam, że część rzeczy mam wykastrowane. Możliwe, że nawet nie ma Wi-Fi ani takich rzeczy. Żeby właśnie się nie łączyć, tak? Po prostu fizycznie może, albo ma jakąś, nie wiem, elektronicznie poblokowane te elementy. Bo w przypadku na przykład, nie wiem, Samsungów to wygląda troszkę inaczej, bo tam jak wersja demówka, czyli tam ta Live Demo Unit, no to ona na przykład nie ma modułu GSM, czyli nie możesz sobie podłożyć karty po prostu, tak? Nie będzie to działać, więc tutaj jest problem. Przy tablecie, no wydaje mi się, że... Jeżeli to jest napisane, że to jest demo, to podejrzewam, że jest jakoś poblokowane, żeby nie móc zrobić z tego normalnego sprzętu. Wiesz to, nie mam tutaj pewnej, całej pewności, nie wiem, ale wejdź sobie, poszukaj w Google może, czy można jakoś to przywrócić demo. Ewentualnie, no, z tych specjalistów, którzy są od Apple'a, no to jest na YouTubie tutaj... Jak on się nazywał? Zaraz mi się przypomni, to ci powiem. W każdym razie... Myślę, kto by mógł tutaj pomóc. Ja spróbuję się dowiedzieć i wrócę tutaj z odpowiedzią. Tak będzie chyba najlepiej. Cześć Robert, będziesz miał w najbliższym czasie udostępniony do testu Poly Arc od 3MK? To już mam. Na Note 4 idealnie. Robert... Retina to nie jest żadna technologia, jest tylko nazwa, która nic nie daje. Retina to trochę więcej niż HD w iPhone 6 i 6S. Wydawało mi się, że zawsze Retina to jest jakby technologia, znaczy nazwa technologii, w której, czy tam nazwa ekranu, który wymyślili sobie ci z Apple'a. I tyle, ale generalnie no, powiem tak, że może być ta rozdzielczość mniejsza na iPhone'ie czy na iPadzie, a ekran tak jest lepszy niż w tej samej rozdzielczości na przykład w innych urządzeniach, więc coś jest na rzecz, naprawdę te ekrany są świetne. Który telefon robi lepsze zdjęcia? iPhone 6, 6 Plus czy Galaxy S5? No nie, to myślę, że jednak mimo wszystko 6 Plus robi najlepsze zdjęcia z 6 tutaj. Jak się sprawdza Gires 2 3G ze Stanów? Będziesz obsługiwał język polskie sieci komórkowe, język polski? Pozdrawiam. Wiesz co? Nie wiem, jaki jest zamontowany tam język, to na pewno. Gires 2 3G, no tutaj wiesz, to jest kwestia taka, że to nie jest tak, że wkładasz sobie kartę SIM, tak? To jest na eSIM, to jest pewna różnica, że to jest fizycznie wtopiony jakby w układ, w zegarek, tak? Który nie możesz wymienić tej karty. Ja nie wiem, czy to będzie działać, bo nasi operatorzy tego nie obsługują, więc raczej nie.
iPod Touch 5 generacji 32 GB, czy no nie miałem żadnego iPoda, więc niestety nie mam tutaj, kolego, nic do powiedzenia w tej kwestii. Nie miałem, więc nie będę się wypowiadał, no nie będę zgrywał tutaj Greka, że wszystko. Nie miałem nigdy żadnego iPoda, więc iPody generalnie to jest dla mnie czarna magia. Wiem, że to jest iPhone bez modułu GSM do słuchania muzyki, tyle wiem. Witaj Robert, posiadam Core Prime VE, czyli Volume Edition. Do czasu kupnę flagosa z procesem Marvela. Ogólnie fajny telefon, ale dla mnie są trzy rażące minusy. Aparat 8 GB, mocny okrojony TouchWiz, dlatego potrzebuję pomocy. Który lepszy, Allview X2 Extreme czy Samsung Galaxy Note 4 Snapdragon? Brałbym Snapdragona mimo wszystko. Mimo wszystko bym brał Note 4 Snapdragon. No chyba, że... no bo parametry są bardzo podobne, ale mimo wszystko... no Samsung to Samsung. Ale mimo wszystko, chyba że wiesz, no, podoba ci się mega stylistyka, to jest jak najbardziej fajny telefon, ten Allview Extreme. I one się nie psują prawie w ogóle, z tego co wiem, więc wygląda to naprawdę spoko, więc również polecam naprawdę ten telefon, ale jakbym miał wybrać sam, to wybrałbym Note 4. Jeszcze drobny problem mam z tabletem, Tab Pro. W ustawieniach włączone podświetlenie klawiszy cały czas, ale po uruchomieniu tablecie klawisze dalej nie świecą. Muszę go zablokować i odblokować. Może coś się blokuje w interfejsie. Podejrzewam, że tak jest właśnie. Witam Robert, mam pytanie, czy pojawi się Samsung Galaxy Note 5 w Polsce, czy będzie chciał postarzyć się z telefonem dostępnym do obecnego Note 4? Pozdrawiam. Myślę, że będę chciał się wyposażyć. Zobaczymy, jak tam będzie z ceną, czy nie będzie jakieś tam zabójstwo w biały dzień. Liczę, że się uda i liczę, że się pojawi szybko. Był Periscope z LG i tam było pytanie, czy to LG posiada w swojej ofercie modele z rysikiem, odpowiednie do konkurencji. No i ten pan, co robił tam Periscope, stwierdził, że LG G4 Stylus to bardzo zaawansowana technologia, konkurencja dla serii Note. No tak. To jednak tutaj niestety nie jest prawda. Słyszałeś o informacji przeniesienia siedziby Samsunga do Polski? Tak, słyszałem, to raczej plotki. Mam Note 4 i ma on dodatkowe ubezpieczenie. I na ekranie wypaliły się piksele i mam problem z aparatem. Jeśli wchodzę do aparatu, to teraz nie łapię ostrości. Nawet 20 sekund. Muszę puknąć obudowę i czasami łapię ostrość po kilku sekundach. Chcę go dojść na gwarancję, tylko czy mam z tym iść do serwisu, czy do sklepu, gdzie kupowałem? Tak jak kolega napisał, jeżeli masz w sklepie, no to niech sklep ci wymieni po prostu na nowy telefon i tyle, bo tak powinno wyglądać. Powinni się tak zachować i tak to powinno wyglądać właśnie. Witam, mam trzy pytania. Czy używałeś kiedyś overów na deszczu, śniegu? A, overów? Nie używałem. Nie używałem, ale chyba pamiętam, że mój kolega używał overu kiedyś, przyszedł na konferencję i padał deszcz i miał kaptur, więc na pewno coś tam mokrego mogło na nie spaść i chyba nic się nie stało. I czy jest bezpiecznie dla tych słów używanie w takich warunkach? Znaczy w śniegu podejrzewam, że okej, okay, no wiesz, no póki nie pada śnieg na nie, jeżeli jest zimno, to jak najbardziej okej. Okay. Gorzej jak pada deszcz, no tutaj bym się... szkoda mi było. Szkoda by mi było, bo zmokłyby mi te membrany, co tu są, takie... te gumy, jak tam się woda dostanie, podejrzewam, że ona się zacznie jakoś dziwnie marszczyć i psuć. Tam na pewno to jest na klej przyklejone, więc nie chciałbym, żeby mi się zaczęło to odklejać. Znaczy, unikałbym takich warunków, przyznam szczerze. Jakieś słuchawki na Bluetooth do Max 400, ale nauszne, douszne, ciężko powiedzieć. Czyli takie douszne, bo nauszne rozumiem, że masz. Chyba, że chodzi, nie wiem, właśnie może chodzi o overy. Ciężko powiedzieć. Znaczy, jeżeli chciałbyś takie właśnie do biegania i ten, to najtańsza propozycja Level U, one nie grają jakoś rewelacyjnie, ale sprawdzają się właśnie do takiego, że gdzie potrzebujesz tam pobiegać, gdzie musisz chodzić gdzieś tam po deszczu, to myślę, że tam się nic nie stanie, więc coś takiego na Bluetooth jak najbardziej jest taką opaseczką fajną. Pokazywałem na kanale. Jak w praktyce wygląda zużycie RAMu w Note 4? Pytam się, bo kolega chce kupić i trochę go odstrasza zużycie. Czy jesteś jedyną osobą, którą znam i ma Note 4 i od dłuższego czasu? Do góry dzięki za odpowiedź, życzę powodzenia na YouTube, ogólnie mega kanał. Dzięki bardzo. Znaczy, no ja ci mogę po prostu powiedzieć, jak to wygląda w moim przypadku teraz, tak? Telefon jest tam odpalony, o, bateria 19%. Coś mi się z baterią znowu dzieje od dwóch dni.
Przed chwilą miałem 50, a teraz mam 20% i tylko zerknę sobie zużycie baterii. System Android zużył 5%. Jądro systemu później. Nieźle. Dobra, miałem sprawdzić zarządzanie pamięcią RAM, więc tu taki mała dygresja. Pamięć RAM 84% w użyciu. Wolne 500 mega. Więc jeżeli zakończę wszystkie aplikacje, mogę sobie to zrobić teraz, żeby powiedzieć, jak to wygląda. Jak zakończę wszystkie aplikacje, to zyskałem 600 mega i mam giga wolny, więc bez szału, ale działa. Drogi Robercie, jak powerbank polecasz? Zależy, jeżeli ma być szybkie ładowanie, no to są te szybkie powerbanki Samsunga. A jeżeli nie, no to te, co ja dostaję z Amazonu, te EC Technology, one są naprawdę mega fajne i bardzo dobre. Jaki smartfon wybrać? Chcę mieć dobry aparat, przedni tylny aparat, 5 cali z systemem Android do 1400 zł. 5 cali z systemem Android do 1400 zł. 5 cali. No tutaj Idol jest dobrym rozwiązaniem, chociaż to 5 cali to jednak jest... No tutaj zamiast A5 mógłbym polecić właśnie Idola. Z tych mniejszych urządzeń. Kurde, ja to w głowie zapominam zawsze o tych wszystkich setkach telefonów, które się przewalają przez moją głowę. I później tak to wygląda. 1400 zł. Za 1400 zł. To ja już bym... No, HTC Desire. A nie, to za duże. Kurde, to są w ogóle telefony do 5 cali jeszcze? Musiałbyś tutaj Z3 Compact, chyba to jest najlepszy telefon do 5 cali, do 1400 zł. To chyba nie zmieniło się nic za dużo w tej części. Cześć, mam kopac z Prestige. O Jezus, to jest. Nie mogę wysłać i odbierać MMS-ów. Po kontakcie z operatorem dostałem SMS z ustawieniami, ale nie pomogło. Ale oni nie wiedzą, czemu nie działają te MMS-y. Może ty coś pomożesz. Pozdrawiam. Wiesz co, jeżeli przyszły ci ustawienia, to one się powinny pojawić na tablecie czy na telefonie i powinieneś mieć tam to zainstalowanie je. Jeżeli one nie przyszły, się nie pojawiły, no najlepiej zresetuj urządzenie. Odpal je jeszcze raz. Wejdź sobie z kompa, bo to możesz zrobić na swojego operatora. I tam każdy może sobie wysłać ustawienia. I teraz tak, są podane urządzenia, na które można wysłać ustawienia. I spróbuj sobie z różnymi, bo oni mogli ci wysłać na jakiś Prestige czy coś, ale niekoniecznie one muszą działać. Spróbuj tych z Nokii, spróbuj tych z Samsunga. Czasami one są bardziej uniwersalne niż te skierowane do konkretnego modelu i zadziałają, bo mi się już raz tak zdarzyło. Pamiętam, komuś w rodzinie tak konfigurowałem urządzenie. Więc spróbuj sobie dla innych urządzeń powysłać te ustawienia. G4 ma dostępny w tym czasie 6.0 według konstrukcji. Czy będzie na twoim kanale film o zmianach, jakie zostały wprowadzone do nowego Androida? Chciałbym, tylko że to będzie raczej w tym tygodniu, a ja nie mam G4, więc musiałbym się dowiedzieć. Postaram się, zobaczymy. Czy jest jakaś znacząca różnica między zdjęciami w rozdzielczości? Nie, to są jakieś tam pierdy, tam delikatne różnice, tym się akurat nie specjalnie przejmował. Cześć Robert, od 5 dni mam Galaxy S5. Wczoraj pojawiło się jakieś dziwne powiadomienie na pasku górnym na ekranie blokady. Przy tej informacji jest trójkątny znaczek z wykrzykniem. Ustawienie wygląda tak, z lewej strony ikonka galerii, a na niej pisze żądane logowania. Pod tym jest mój e-mail, nie da się skasować, nie wiem co z tym zrobić, jest to drażniące. Dodam jeszcze, że nawet nie robiłem ani jednego zdjęcia. Podpowiedz, co można z tym zrobić. Można z tym zrobić jedną prostą rzecz. Wchodzisz ustawienia konta swojego gmailowego. Czyli wchodzisz w konta. Wchodzisz swojego gmaila i odznaczasz tam zdjęcia czy Picasa, bo to różnie się nazywa. I już się nie będzie pojawiać. Więc tyle. Po prostu galeria, chce się zalogować do twojego konta Google, żeby pobrać sobie zdjęcia z Picasy i wrzucić je do twojej galerii. A ty nie chcesz, żeby to się pojawiało? Chyba, że chcesz, no to się zaloguj po prostu. A jeżeli się nie chcesz, no to po prostu wyrzuć to. I nie polecam, bo to baterię zużywa, więc... Poleć jakiś fon do 2400. Wiem, że jest film na kanale w przedziałach cenowych. O, przygotowany kolega. Ale Huawei czy Alcatel mnie nie przekonują.
Za 2400 to bym za tą cenę, którą ty podałeś, to bym wziął tylko albo S6, albo G4. Ewentualnie, no nie, nie ma innych telefonów tutaj. Najlepsze telefony na rynku to S6 i G4 i tego bym szukał. Za 2400, jeżeli to jest cena, którą rzeczywiście szukasz, to bym wziął S6 albo G4. No tak, tutaj tu nie ma wyboru żadnego. To są dwa najlepsze telefony, no bo rozumiem, że chodzi o Androida. Tutaj dołożyć do S6 Edge Plusa to raczej ciężko będzie, bo nadal sporo kosztuje, bo to ponad tysiaka byśmy musieli. Więc S6, G4, tu bym się zastanowił nad tymi dwoma. To są najlepsze telefony moim zdaniem. Note 5 ma zawitać do nas w styczniu. Juhu, luty. Dasz ale zbierać siano do tej pory, czy sprzedajesz szybciej Note 4 i dołożysz do Note 5 na przykład z kaski narzeczonej? Mam rację, proszę o szczerą odpowiedź. Czemu z kaski narzeczonej? Nie rozumiem za bardzo, ale okej. Wiesz co, nie mam jakichś planów, no jak się pojawi, to się pojawi, no to wtedy ten. Liczę, że dostanę go też do testów, no. Ja już się trochę oduczyłem kupowania szybko od razu urządzenia, tak? No, skoro ja mam dostać go do testów, mogę go sobie sprawdzić, mogę sobie zobaczyć z różnymi pokrowcami, w różnych wersjach kolorystycznych, to po co mam kupować od razu? Nie muszę od razu go kupować, bo do testów go będę miał. A później, jak mi się spodoba, to wtedy zdecyduję. I tak to będzie wyglądać. Chyba, żebym nagle mógł jakoś dziwnie kupić szybko Note 5, to tak, nie wiem. Cześć Robert, mam pytanie. Samsung Galaxy S6 Edge Plus czy S5? Chodzi mi o to, co ty byś wziął i dlaczego. Pozdrawiam, świetny kanał. Dzięki bardzo. Słuchaj, wiesz co, no tutaj właściwie nie wiem, co porównywać, bo Edge Plus robi na pewno lepsze zdjęcie, tak jak S6 od Z5. Jest większy, więc jak najbardziej okej. Okay. Trochę się gorzej trzyma, to na pewno. Bo te, możesz sobie zerknąć plusy, minusy. Brak microSD to może być też po problem tutaj, niestety, i brak wodoodporności. No ale masz skaner odcisku palców tak troszkę bardziej sensownie dla osób prawo- i leworęcznych, tutaj w zależności od tego, co robisz. Masz szybkie ładowanie w standardzie, bo masz ładowarkę, nie musisz nic dokupować, tak jak w Sony. Masz szybkie ładowanie bezprzewodowe. No i akcesoriów jest na pewno więcej. Więc ja bym brał Edge Plusa mimo wszystko i ten złoty mi się strasznie podobał ostatnio. Ile masz rodzeństwa? Dwójka. P8 Lite czy M4 Aqua? P8 Lite. Jaki telewizor Samsunga do 2500 zł? No szukaj czegoś tych... nie wiem, czy tegoroczne ci się coś tam uda z tych takich jakichś średnich. No coś tam minimum 40 cali. To jeżeli nie tegoroczna, to zeszłoroczna serie 6400 są na pewno świetne. A w tym roku, jak one się nazywały? Teraz nie pamiętam, jak się nazywało. Tu nawet ci nie odpowiem, bo widzę, że nie mam... Widzicie, tak wyglądają czasami komentarze. Mam część, że mogę kliknąć odpowiedź, a część mogę nie kliknąć odpowiedź, więc nie mogę wam odpowiadać na komentarze. Nie pamiętam, jak się nazywa ten model. Poszukam najwyżej, postaram ci się jakoś dostarczyć informacje. Dobra, słuchajcie, przypominam o tych rzeczach, co mówiłem, czyli na końcu jest konkurs do wtorku, spotkanie w Brandstore w sobotę, live'a chyba w tym tygodniu nie będzie, w weekend nie będzie, no bo było PGA. Jakbyście chcieli koszulki czy takie inne gadżety, to macie link w opisie oczywiście. Dzięki bardzo, trzymajcie się, miłej niedzieli, dzisiaj będzie jeszcze film jakiś, postaram się, żeby coś było. Trzymajcie się, pa pa!